Siemanko, moi drodzy, jadę właśnie spotkać się z Czarem. Dzisiaj wrzucam filmik, pomyślałem, że będę nagrywał dalej jakieś tam fragmenty z mojego dnia i nie będę chyba wrzucał, na pewno nie będę wrzucał daily vlogów, ale może będę sobie zbierał materiał, może wydarzy się coś ciekawego i kręcimy. Dobra, jadę, bo zaraz się spóźnię. Patrzcie, spotkałem Czara, wczoraj wrzucałem na Instagrama, że chcę nauczyć się hiszpańskiego. Czaro w tym momencie uczy się angielskiego, tak? I eat fruits, z wyjątkiem, except... Ej, powiedziałem ci przed chwilą i teraz udaję, no tak, że... No tak, ciocia. No bo tak polega, to polega, no tak wiem, się. Wiem, ale że śmiesznie, że tak udaję, ale już wiesz, bo to jest tak, że i tak zapominasz, jak okay, tak szybko i tak robisz, nie? Zapamiętałeś. Except an apple. Więc muszę ogarnąć czapkę, a my idziemy gadać sobie dalej. Mówisz, że te fajne? No właśnie, rozkminiam. Co myślicie, widzowie? Musicie to znać. Kacper wszedł i mówi, że no te zwróciły jego uwagę. Są fajne, ale nie wiem, czy to są Jordany jedynki, ja się nie znam, ale są modne teraz Jordany. No właśnie. Jedynki, bo one kosztują więcej nawet niż Jordana, a w ogóle nie mają żadnego znaczka. Kosztują Tauzena i nie wiem, czy takie się nosi, możecie dać znać. Ej, w ogóle stres jest taki, ja się nagrywam w sklepie, no my co? To mieliśmy tak, że czy wchodzić do sklepu i nagrywać, nie, już się oduczyliśmy nagrywać vlogów. Nie ma. Dobra, Czaro, próbuję. Nigdy suszy nie jadł, jeszcze no, on nie chce. Ale to nie jest mój smak. I co, połówkę się bierze, czy całe mam władować? Całe? Jak połówkę? Nie, no, cztery sos, na raz. Daj cztery, na sosu. Cztery na raz. Sos, tak. Czym ciemniejsze, to gorzej chyba. To. Nie, to jest ten. Kurwa, no żygam się. Ale jak ja to wypluję tu? No nie, no nie ma plucia. Dawaj jeść, no wiem. Kurwa, ludzie jeszcze idą, nie raz. No, to normalnie, stary. To jest stary, jakbyś obiad zjadł. No. Co? Nie weź się w krew. Nie no, mówię ci, mam neofobię. Strach przed jedzeniem. Ale to jest smaczne, ale tak nie obrzydza ta skóra chyba, która się tak ciągnie. Nie, to jest... Wyglona wypierdolę. Nie, przełknij to, proszę cię. Gdyby nie te glony, to jest dobre. No stary, to jest dobre, tylko no ty sobie nawkręcałeś. Okej, okay, wyszliśmy z jedzenia. Plan jest taki, że Czarek musi zawinąć komuś albo portfel, albo zegarek. Więc idziemy na miasto, na Nowy Świat, szukamy ludzi. Niech Czaro się popisze, co potrafi. O, siema! Siema! Wojaszek, siema! Nie, 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 nie. Nie, że ja wojek jestem, nie. Dobra, sztuczka, jestem magikiem, nie? Okej. Stary, mam w kieszeni, zobacz, taką czerwoną piłeczkę, jakbyś mógł ją zacisnąć w dłoni, sprawdzić, jaka jest w dotyku. Śmiało, masz ten. Jest okej? Wystaw swoją dłoń, stary. Możesz dwie wystawić nawet, wiesz, będziemy. Piłeczka numer jeden. Jednym ruchem. Jest piłeczka numer 1 i numer 2. Zobacz, ta wędruje do tej dłoni, a ta zacznij z całej siły najmocniej jak potrafisz, dobra? Zobacz. Możesz otworzyć? Ale jesteś magikiem, stary! Daj, daj, daj! Zrobimy to jeszcze raz. Dawaj, zobacz, dawaj, ona dawaj. Znika i pojawia się gdzieś tu. Nie, tutaj jest w kieszeni, spokojnie, nie? No. Przytrzymaj, sprawdź, jaka jest w dotyku. No. A tu? Czekaj, tu masz coś wewnętrznego? Nie, tutaj masz, dobra. Ona jest tutaj? A nie, tu masz portfel, do tego ci nie będę ruszał, nie? Więc czekaj, dobra. Zaraz się ogarnąć. Nie, no co ty, nie zrobiłbym ci tego. Trzymaj. Nie, tak naprawdę Polak ci zarąbał. Telefon ci zarąbał, trzymaj. Dobra, to a portfeli gdzie? A portfel też. Ja czułem jak go brałem. Ale telefonu nie. Dobra. Fajna piątka. O, podobne tylko właśnie. No, tylko są z Jordany jedynki. Tańsze, tańsze są. No i ja bym chyba bardziej te wybrał niż tamte. Przecież tamte też fajnie wyglądały. No, fajnie, ale jedynki to już są jedynki. Babyk. 1900. No mi się nie podobają te. Wszystkie te momenty będą takie ważne, znikną niczym łzy w ogromny deszcz. No mamy same grube niestety. Rozmienimy. Ja mówiła pani. Dobra, to już bez tego rozmieniania będziemy. Dzięki. Dzięki wielkie. Miłego. Miłego, teraz pozdrawiam. Wychodziła ze złotych tarasów. Żółwiejczak mordy. Nara magii. Edo! Okej, okay, jestem właśnie po treningu BJJ. Coś mi boli szyja, czuję, że fizjo możliwe, że będzie grany. Ale na tym jeszcze nie kończy się mój dzień. W ogóle zerknąłem do tego filmu, który wrzuciłem dzisiaj. Widziałem, że część osób chciałaby zobaczyć w ogóle moje treningi i jak to wszystko wygląda. Kiedyś zrobiłem taki film, więc jeśli chcecie, możecie sobie odkopać. Ale może zrobimy jakiś taki cały dzień sensorem, gdzie trochę bym go podpytał o jego kulturę. Myślę, że to może być ciekawe. Myślę, że nie mieliście kiedyś, mogliście nie mieć nigdy styczności z osobą,
która jest muzułmaninem. Ja sam jestem ciekaw wielu rzeczy i wielu rzeczy jeszcze nie wiem, więc mógłbym się przygotować do takiej rozmowy jakoś fajnie i moglibyśmy zgłębić temat, plus zrobić trening, więc zobaczymy. Teraz jadę na pokerka, więc widzimy się pewnie już na miejscu. Ależ to była akcja, kto pierwszy dojedzie, ten ma miejsce parkingowe i wyprzedziłem Czara dosłownie o minutę. W sensie nie ścigaliśmy się i on mi to powiedział dopiero jak dojechałem na miejsce, ale ja mam miejscówkę, a on musi parkować gdzieś u sąsiada i najwyżej będzie chodził przestawiać. Siema! Cześć! Karteczki nie możemy napisać? No właśnie, tylko tu nie ma zasięgu nawet. Ale wiesz co, ja się przytulę tutaj do ściany i będzie przejazd i tak, więc sobie tutaj tak stanie. Ej, dobrze to wymyślił. Siemaneczka, ty jakiś vlogaskiem się no dobry git. Uej! I gramy dzisiaj na ten, na boczek. Ej, się na boczek. Ej, zajebisty ten stolik. Fajny, co? Jak no. Tu, żeby podtrzymać ten, tu na drineczka. A ja nie umiem jeszcze pokoju. Ale Michał jak to rozłożył elegancko. No, ale to jest najlepsze, to wyjściowe. Ja się tydzień temu grać, Michał mnie nauczył. Ja niby wiem o co chodzi, ale tak wiesz, no średnio. Została zwycięzcą, tak pierwsza godzina. Panów na łupach. Dobra, Ania, przelejemy ci po te 5 koła od osoby, nie? Wygrałam, ale niestety nie jestem zadowolona, bo kto ma szczęście w kartach, nie ma w miłości. Ale to jest twój umysł, Ania, zobacz, patrząc na mnie mówisz, że nie masz szczęścia w miłości. Dobra. O Jezu! Dobra, kończymy to. Okej, moi drodzy, godzina 1:44. Jestem padnięty, ale nie chcę mi się już gadać. Pewno tak długo nie siedziałem. Hej. Dzień dobry, witam, już czwartek. Ja zjadłem, odpalam playlistę, odkryj w tym tygodniu i sprzątam. Nie lubię tego. Ha, 36 minut. Muza wleciała, trochę się wkręciłem i zrobiłem rzeczy, których nie planowałem, ale które na pewno się przydadzą. Robię przerwę, bo nie chce mi się sprzątać dalej całej chaty. Idę pomontować trochę materiału. Okej! Jest już prawie 16 i powiem wam, że trochę się wkręciłem w te montowanie, ale to zajebiście, że jest zajawka, bo jest co robić i czuję się, że robimy coś fajnego. Dalsze plany na dzisiejszy dzień to umówić się na korepetycję z hiszpańskiego, bo trzeba to wykonać, to jest mój cel. Jak będę po pierwszej lekcji, to wam powiem, czego się nauczyłem, powiem coś po hiszpańsku i zobaczycie, za jakieś 3 miesiące czy za 4 będę już mniej więcej ogarniał. Reszta planów na dziś to pójść na trening na 19:30, a przed treningiem idę do Krychy na kawę, więc może też być śmiesznie. No i wieczorem już po 22:00 spotkam się z Matim i zaplanujemy sobie weekend, co będziemy robić i to tyle. A i jeszcze mam jedno super ważne pytanie, bo nie wiem, jak robić filmy, czy tak jak ten w takiej 15-minutowej wersji, czy bardziej rozciągać go z kilku dni, że na przykład 4 czy 5 i robić filmy 30-minutowe. Bo ten wydaje mi się, że jest dynamiczny, fajny i pokazujemy dużo rzeczy, ale może możemy pokazać jeszcze więcej. W końcu to wy oglądacie, więc dawajcie po prostu znać. A, no i nasz pierwszy vlog, 13 na czasie. Dla ciebie są zawsze drzwi otwarte. No witam! Siemanko! Siemanko, Krychunia! Kurwa, jaka chata! Co? Ty, zajebiście jest. Ty, ja wchodzę na osiedle i patrzę, kurwa, naprawdę. No tu jeszcze nikt nie mieszka. No, takie świeżutkie, nie? O, patrz, to będzie tu stało, w tym miejscu. Taka gablotka tu będzie stała, widzisz? A, no, no, no. I tu będą puchary i pasik. Gawę, z hitu, już tak, coraz tak? Bliżej, co? Ile do walki zostało? Zostało 3 tygodnie. Kurde, 2 tygodnie treningów, ciężki. No nie? Ja szczerze zazdroszczę, ja już bym mógł mieć walkę, kurde, a tu u mnie jeszcze będzie... Tak? W gali numer 3 był taki mały puchar. I to był za wygraną jeszcze? To był za wygraną. Czyli to będzie w porównaniu. Śmiesznie wygląda, jak tak postawisz ten no przy tym, nie? Ale tego to nie wiedziałem, że takie małe były. A za przegraną jest ta. Tak. A tu masz też trójkę. Tak, bo to jest za przegraną Boksdela z Kubańczykiem. Dorobiłem sobie plakietkę. A i wziąłeś. Tu było śmieszne, że tu była plakietka, ale mi się wydaje, że chyba Boksdel był tak wkurwiony, że przegrał i zostało. Było pusto, nic nie było. A już po treningu, jak widzicie,
WCA to dom, kuchnia, siłownia, wszystko w jednym. Kasper przedstawił zarys trasy, którą chciałbym przebyć. Jest to podróż z USA do Brazylii. Widać, że jara go ten pomysł, jak i ogólnie blogowanie, więc jest duża szansa na to, że i dla widzów nie będzie to przyjemny content. Jaki plan na sobotę? Na sobotę? O 17 mam mecz Pogoń Siedlce Tigres Wałki. Zapraszam. A co później? A później zależy od wyniku tego spotkania, ale jeżeli będzie pozytywny, to wyjście z przyjaciółmi. A co mówiłeś przed chwilą, jak kamera była włączona? Przed chwilą? Co zamawiamy, bo w restauracji jesteśmy. Ajajaj, to i jedzonko jakieś chcieliśmy wybrać i gadałem o jedzeniu. To kłamstwa, czyste kłamstwa. Jakie plany na majówkę? Na majóweczkę wybieramy się z Kacprem na Dłotewskie Morze. Planujemy również z Biedzanką zajechać do stolicy Litwy, Wilno. Pokażę Kacprowi fajne miejscóweczki. Nagramy film z tego? Nagramy film z tego. Czyli widzowie też będziecie widzieć. Tak jest. Później Łotwa, stolica Łotwy, Riga i jedna nadmorska miejscowość. Zobaczycie jaka. Myślę, że wyjdzie z tego coś fajnego. I my odpoczniemy i będzie fajny materiał. I to mi się podoba. Dobra, chowam kamerę. Okej, okay. Jestem w domu, zęby umyte, idę spać, do jutra. Siema, już piątek. Nie wiem, czy to jeszcze dalej ten vlog, czy rozpoczęliśmy już nowy. Plany na dziś to: za 55 minut siłownia, później o 15 łapię się z Blokiem, czyli z Karolem. I myślę, że może pojedziemy razem na jakieś wspólne zakupy, bo potrzebuję pokupować nowe ciuchy, bo mam same stare rzeczy i dałoby się coś odświeżyć. W ogóle plany są dzikie, bo jedziemy z Matim do Rygi. Czyli możliwe, że stworzymy już pierwszego podróżniczego vloga, włącznie z jakimś tam życiem miasta i tak dalej. No zobaczymy. Intensywny okres. Idę się szykować. Okej, przypomniała mi się jedna rzecz, której jeszcze od urodzin nie odpakowałem, a w poprzednim odcinku mówiliście o czymś, co wam przeszkadzało, czyli moje pognięcione koszulki. Mam 15 minut na ogarnięcie, może zdążymy. A jakby ktoś jeszcze nie ogarnął, jest to parownica. Zobaczymy, ile zdążymy zrobić. 12 minut. Start. Niestety, nie udało się, ale została tylko jedna część do włożenia, więc i tak poszło zajebiście. Ale spadam, bo lecę na trening, dokończę to później. Niestety nie uda się wyprasować koszulki. Wczoraj porządek, dzisiaj rozpierdol. No i jestem spóźniony. Tu w centrum nie da się nigdy zaparkować. Najgorsze i najlepsze jest to, że zawsze na siłkę trzeba iść schodami. W sensie trzeba. Jest winda, ale Piotrek się wkurzy. To są 4 albo 5 pięter. Albo 3. Siema, jak coś to kręcę loga. Jezu, kto tu jest? Panie kochani, w dzisiejszym odcinku będziemy testować lifehacki. Dawaj, pokażę pierwszy lifehack na Piotrku. Lifehack? Nie wiem, jeszcze nie wymyśliłem. To wy coś pokażcie, a ja idę się przebrać. Ja mogę pokazać to, co mam najlepsze. Biceps. Skurcz człowieniu. Jest takiego dużego ananasa? Na pewno nie. Zdjęcie 2005. To jest waleczek. Ile miałeś wtedy lat? 7? A wujek Piotrek? A wujek Piotrek? Ale ja. No ale jaki te, jakie rzuty są, kurde. Ja się miałem przedstawić Piotrka, tak jechałem i to myślałem. Ja się sam przedstawiłem. Ciało Herkulesa. Intelekt Ilona Maska. Szkoda, że nie hajt. Poczucie humoru Kevin Hart. Człowiek wielkiego serca i jeszcze większego... Jeszcze większego bicepsa, już mówiłem. Kiedyś tak będę wyglądał, zobaczycie. Dobra, idziemy ćwiczyć. Trening skończony, jedziemy do Karola. To jest stary inny świat, naprawdę. Ja teraz grałem. Nie, ale poważnie stary, jakby od kiedy kupiłem VR-a, to faktycznie czuję, że... Że żyję, poziom gamingu wszedł na inny poziom po prostu. W pięknej wiosce. Nie widzę, bo nie dałeś mi ekranu podglądu. Patrz, tutaj jest mój piękny dom, sam go wybudowałem z tymi wieśniakami. No. Ty naprawdę wybudowałeś to wszystko na VR-ze, ten świat? Jasne, że tak. To jest wioska! Chłop w wiosce mieszka i udaje, że wybudował coś. Widziałem gdzieś na TikToku i bym chciał to stestować. Nie będę tańczył żadnych tańców. Nie, żadne tańce, czekajcie. Move their arms, feet, or head. But the most important part is the drop of water that consistently falls in their forehead for the entire time. Wiem, pojebanie. Zróbmy to. To jest chuj, no to podobno już nie działa. Jak nie działa? Nie działa? To w poniedziałek, dawajcie. Nie, dobra, to co? Kto jest chętny? Ja, robimy. Mogę.
Jurek. Teraz czy co? Nie, tak, teraz. Co robimy? Idziemy do Żabki po picie. No to jest plan na poniedziałek. Tutaj z Boksdalem się chodziło na obiad. Na ten, James. A przypomniało mi się teraz. I meduzka jeszcze wtedy była chyba. No, meduza. Co zamówiłeś? Strawberry Kai. Na lemoniadzie. Instagramowa modelka. Tak? To się pije teraz? Nie, berry hibiscus chyba się piło. Plan na ten. Kupujemy ciuszki. Jaki vloger! Ale w tym, w tej strefie, bo to jest strefa designer. Jutro wychodzimy na miasto. Dokładnie. Ale to już chyba wiecie, to już chyba wiecie w sumie. Koszulę założymy. To może ja jednak nie? Nie, no dawaj, normalnie, koszula. Ale nie tak, że koszula taka, wiesz, podpięta pod sam koniec, tylko taka luźna. Hawajska. Nie, nie. Albo z płomieniami, taka koszula z płomieniami. Możesz z płomieniami założyć. Tak, czy to jest moje? Idziemy. Dior, Michael Kors. To to? To to designerów? Lagerfeld. Dobra, to ja takich nie chcę. Ja to Zary zwykłej. Jest jedna rzecz, którą możemy sprawdzić, tylko trochę się wstydzę, wchodzi tam z kamerą, ale jest tam sklep Rolexa. Chciałbym się dowiedzieć, jak można kupić Rolexa. Rolexa? No w sensie patrz. Bo jest sklep. To pewnie apart, tylko Rolex sprzedaje. Kruk chyba, wiesz? Kruk ma chyba Rolexy. I chciałbym wejść i dowiedzieć się, jak w tym momencie można kupić Rolexa. Myślisz, że... Normalnie, no bierzesz... Nie, no nie ma właśnie. Widzisz, wszystko jest zarezerwowane. Nie, no mogę chyba wejść z kamerą. Dzień dobry, mam pytanko, mogę z kamerą wejść i się zapytać jedną rzecz? Żeby pani nie... Żeby pani nie było, tak? Ogólnie, czyli sytuacja wygląda tak, raz w roku na wiosnę wychodzą nowe kolekcje i wtedy są to najlepsze, najciekawsze zegarki, najlepsze jakieś tam Submariner czy coś takiego, nie znam się w ogóle. I wtedy możesz złożyć wniosek o to, żeby oni sprzedali ci Rolexa. I wtedy centrala decyduje, kto dostaje możliwość zakupienia zegarka. A że ty jesteś youtuber, vloger, to tobie nie sprzedadzą. No pewnie nie, pewnie nie. Taka, nie wiedziałem w ogóle, że tak to działa. Myślałem, że przychodzisz, kupujesz, bo to 70 tysięcy, no to jednak nie ma chyba jakichś takich wielkich kolejek. Teraz od jakiegoś czasu zrobił się na to hype i nie ma takiej możliwości. Powiedzieli, że jest taka opcja, że możesz sobie kupić, że raz na jakiś czas przysyłają zegarki, które nie są jakby do rozpatrzenia, tylko są w sklepie, ale to raczej nie jakieś fajne takie, więc ciekawe. Chciałeś, Karol, koszulę w płomienie? Idealne, daj mi. I zajebista jest, szczerze. Jakbyś białe spodnie do tego założył, nie do jeansów średnio. Weź ją, weź ją. To było najdłuższe czekanie w kasie. 18.30, wracam, coś zjem, przebiorę się i znowu wychodzę, więc jest takie tempo z tym nagrywaniem, że jutro i w niedzielę muszę sobie odpuścić i wziąć się za montaż, bo trzeba to przemontować i trzeba też trochę zluzować głowę od tego nagrywania i znowu od poniedziałku będziemy coś kminić. Teraz jest już sobota, godzina 16. Jak wszedłem do domu, zjadłem, odłożyłem kamerę i stwierdziłem, okej, już jej dzisiaj nie zabieram. Z jednej strony szkoda, bo to, co się tam działo, to było chore. Z drugiej strony dobrze, bo trochę odpocząłem i nie miałem znowu tyle materiału, a już widzę, że ten film jest strasznie długi. W skrócie, mieliśmy tak wielki kontrast w ciągu jednej godziny. Najpierw byliśmy w klubie na koncercie Body Christa, organizowanym przez Palhais, czyli Patola. Po czym godzinę później trafiliśmy na jakiś apartament w Złotej 44, czyli jednym takim z największych wieżowców w Warszawie, na jakąś imprezę, gdzie byli sami ludzie z zagranicy. Było chyba dwie osoby z Polski, czy trzy. W środku 30 osób, każdy gada po angielsku, więc takiego ciasnego klubu, gdzie pije się własną wódkę, po cichu przeszliśmy do apartamentu, gdzie jacyś super bogaci ludzie siedzą, mnóstwo belwederów i tak dalej i gadają sobie o biznesach, czy właśnie luzują po robocie. To było naprawdę ciekawe doświadczenie i nawet nie spodziewałem się, że taką społeczność można znaleźć w Warszawie. No i wróciłem autem do domu, poszedłem spać. Dzisiaj wychodzimy na imprezkę, ale to już może się dowiecie, co się działo w przyszłym vlogu. Przypomnijcie mi tylko, czy taka długość wam odpowiada, czy chcecie je krótsze, czy chcecie dłuższe. Zostawiajcie lajki, subskrybujcie. Do zobaczenia w przyszłości. Cześć.